Co to jest rozpuszczalny receptor transferyny i na czym polega jego działanie? Receptor transferynowy, TFR, jest glikoproteiną zlokalizowaną w błonie komórkowej niedojrzałych form krwinek czerwonych, które znajdują się w szpiku kostnym. Jego działanie polega na przenoszeniu żelaza do wnętrza komórek, uprzednio przyłączając transferynę transportującą ten pierwiastek. Produkcja zarówno receptora, jak i samej transferyny, zależy od zapotrzebowania komórek na żelazo i od aktywności tworzenia czerwonych krwinek. Niedobór żelaza wywołuje nasilenie ich syntezy. W surowicy krwi krąży rozpuszczalna część tego receptora, STFR. Prawidłowe wartości prawidłowe STFR mieszczą się w zakresie 1,9 do 4,4 mg/L dla kobiet przed menopauzą, 2,2 do 5 mg/L dla mężczyzn. Jakie są wskazania do badania stężenia STFR? Ocena stężenia rozpuszczalnego receptora transferyny może być zalecona jako część panelu oceniającego gospodarkę żelazem i tym samym w diagnostyce przyczyn niedokrwistości. Zwiększone stężenie STFR w surowicy występuje w stanach niedoboru żelaza lub znacznie wzmożonego procesu erytropoezy, czyli produkcji czerwonych krwinek, na przykład pokrwawieniu. Na stężenie STFR nie mają wpływu stan zapalny, choroba nowotworowa, choroby wątroby, dlatego pozwala na odróżnienie niedokrwistości z niedoboru żelaza od niedokrwistości w chorobach przewlekłych. Wskazaniami do wykonania badania stężenia STFR są więc zaburzenia metabolizmu żelaza i diagnostyka różnicowa niedokrwistości. Jak przebiega badanie stężenia STFR w surowicy krwi? Badanie stężenia STFR wykonywane jest na próbce pobranej krwi żelnej.